Hej, z tej strony Chrissy Natty. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z gry Ghost of Tsushima. Zaczynamy dalszy ciąg przygód Gina. Ostatnio zrobiliśmy opowieść na moście, dzięki czemu zrobiliśmy talizman. Tylko go jeszcze nie zamontowaliśmy do naszej katany. Co teraz zrobimy? Talizman niezłomności w średnim stopniu zmniejsza obrażenia otrzymywane, gdy stan zdrowia wynosi 50% lub mniej. Dobra. Jeszcze spojrzymy na mapę, bo tak. Plan jest taki, żeby... To nam pokazuje łuczarkę, bo łuczarki możemy ulepszyć łuk. Ale tutaj też mamy trapera. Gdzie? O, właśnie tutaj. Tak, ale nam zależy, powiem ci tak. Jeśli chodzi o sprzęt, ja bym chciał katanę ulepszyć. A ulepszenie katany można zrobić u zbrojmistrza. Aha. Bo jeżeli zrobimy łuk, to nam zabraknie zasobów, żeby zrobić katanę. Rozumiem. Moment. Tutaj mamy kupca. Dobra, ja myślę, żeby teraz zrobić te znaki zapytania, bo jesteśmy blisko. Tych dwóch. I szkoda by było po prostu je zostawić tutaj. A jak je zrobimy, to... Zaczniemy tutaj kodeks wojownika i spotkamy się z Juną, pomożemy jej odbić brata, bo dzięki temu będziemy mieli bardzo fajną nagrodę. Skrytobójstwo, to tak jak The Last of Us na przykład, nie? Czyli taka umiejętność jeszcze dodatkowa. Tak, tak. Dobra. Wskakujemy na naszego cienia. I chyba musimy przez most, nie? Tak. Teraz... A tam widzę jakichś ludzi. Teraz sprawdzimy, czy w dobrym kierunku się w ogóle udaliśmy. Dobrze idziesz. Tak. To być może ci ludzie po prostu. Jesteśmy w złotym lesie. Mongolscy wojownicy. Aj! Pięknie. Wiesz co? Skróćcie go męki. Jasne. Bo tu jest taka kwestia, że... my jeszcze tej umiejętności weź ogólnie nie mamy. Weź podejść do tej babci. Już. Ale ona nie żyje. To nie jest babcia, jakaś młoda dziewczyna. Aha. Znaczy... To jest facet. Aha, to jest... To nawet nie jest kobieta. Okej, okay. Na pewno? Tak. Nie, to jest kobieta. Jest kobieta, a tu jej mąż. Aha, faktycznie. No. Niewielka różnica. Dobra, ale chyba jeszcze nie tutaj. Jeszcze nie jesteśmy przy znaku zapytania. Ale z wiatrem musisz iść. Czyli tutaj. Zbliżamy się. O, super. Lisia nora. Jesteś w śledzonej lokalizacji. I co, ja mam lisa zabić? Nie! On pokazuje ci, gdzie jest jego nora. Mam iść za nim? No to fajny motyw, taki bajkowy. Na pewno mam iść za nim?
No, lisy niby wskazują, gdzie są ich lisie nory. No dobra, to idziemy za nim. A koło lisiej nory jest talizman? No zobaczymy. Słyszysz go? On czeka na mnie. Fajny jest. No. Gdzie ty o, mnie... tu mamy aha, kapliczkę. I tu się modlimy. Tak. Patrz na tego lisa. On też się pomodlił. I odblokowano nowe miejsce na talizman. Teraz możesz założyć dodatkowy talizman, no ale ja i tak tylko mam jeden. To nic na to nie poradzę. Tu jeszcze mógłbym przecież jeden, nie? Mhm. Dobra. Ale już nie podniosę miecza, katany na żadnego lisa, a zresztą chyba na żadne zwierzątko, ale skóra jest nam potrzebna. On to się zawsze znajdzie i to nie wiadomo skąd. Dobra, to mamy zrobione i teraz skoczymy tutaj. Patrz, ale tam bliżej masz... A, jeszcze tutaj, tak. Nie? Faktycznie. To gdzie? Po drugiej stronie, tam o. Mhm. Do góry, nie? Tak. Fajnie ci się biegło za tym lisem? O, czekaj, coś tu jest u góry. Co my tu mamy? To jest jakaś pułapka, nie? Nie, to jest wóz przewrócony. A, wóz przewrócony, faktycznie. Mój błąd. O, bambus, po lewej. Gdzie? Tu stoi, o. A, faktycznie, dziękuję. Dobra. I gdzie my teraz musimy... No jesteśmy na miejscu praktycznie. Jest ptak. Ptaszek, no. To on nas... zaprowadzi. A, widzisz. Duchy przyrody nam sprzyjają. Żary, jaszy. Niech wrogowie wystrzegają się zemsty wojownika. Nie wiem, czy to coś da, ale... no dobra. Co my tutaj osiągnęliśmy w takim razie? Jakąś tą technikę, czy coś? Nic, nie? Nic. Dobra. A to zaznaczyłeś teraz... sobie na mapie? Nie, nie zaznaczyłem. Teraz tutaj. Tak. Dosyć szybko to idzie. Czekaj, tu chyba ten... Ale nie przez ocean. No nie. O, a ci ludzie to skąd? No, tak sobie leży. Czy to jakaś walka się odbyła? Tak. Ale my tutaj to palców nie maczaliśmy w tym palców, ale tutaj widzę jakichś typków. Oni zabili tych wieśniaków. Który z was jest najlepszy? Nadajesz. Oj, co ja nacisnąłem? Chciałem pozycję zmienić. Ej,
Kurczę, nie ta pozycja. Patrz go. Nieźle broni. Ale pleców nie obroni. Dzięki za ostrzeżenie. Zdobyto punkt techniki. To lubię. Ja też. I tam jeszcze bambus jest, wiesz? Zaraz wrócę. Powiedz mi gdzie? Po prawej. Tak jak byłeś właśnie, zbierałeś coś tam. To był bambus. Gdzieś tu, ale tak ciemno jest, że ci teraz nie powiem. No trudno. Dobra, mamy punkt umiejętności. Jeszcze musimy trafić do tego znaku zapytania. Czekaj. To są talizmany, katana. W technice możemy wydać punkt umiejętności. Teraz tak, postawy. Tutaj. Leczące perfekcyjne parowanie. Nieustępliwe parowanie miecza z paru niemożliwe do zablokowania atak mongolskim mieczem. Uderzenie z unikiem. Unik i cios w jednym. Skuteczny przeciw powolnym wrogom. Fajna sprawa, nie? Mhm. Szybkie cięcie. Podbiegasz do wroga i wykonujesz szybki, tnący atak. Ja bym wybrał to. Kółko, kwadrat, dosyć proste do wykonania. Co ty na to? Mhm. I mamy to. Potem będę musiał odnotować w kajecie, żeby pamiętać. Kółko, kwadrat. Widzisz, on tak się porusza do przodu. Mhm. Jak szybko naciśniesz te. No dobra. Jest kage. I teraz tak. Przez most. Chciałem tutaj w lewo od razu. Ładnie zrobił. Uważaj. O, tam jest ognisko. Dobra. Ale nie przez skały, nie? Na dole, nie? Mhm. Ale mówi do niego po imieniu, nie? Tak. Jakby coś w stylu... Dalej, Kagi. No, coś takiego. Czemu na okrętkę jedziesz? No właśnie nie wiem. Miałeś ścieżkę. Ale jestem blisko, zobacz. No faktycznie. No to jedź. Jest dobrze. Nieodkryta lokalizacja 240 metrów. Mamy tutaj most, to chyba tutaj, nie? Mhm. Dziwne uczucie jest tak jadąc mostem, bo skrzypi. I masz takie naprawdę wrażenie, że przejeżdżasz. Że się zapadnie. Czekaj, widzę. O, walka będzie. Podejdź do mnie. Jakie spodeneczki ma? Dobra, wypróbujmy kółko kwadrat. Daj mi tego łucznika. Jasne. Aj! No i po chłopakach. Coś ci się tu świeciło. Uuu. Zapasy, 25 sztuk. Wspaniale. Coś jeszcze? O! Strzała. Nie pogardzę. Gdzie się napisy podziały?
Napisów nie ma przy takich, wiesz, jego stwierdzeniach. Aha. Po prostu to są takie nieznaczące dla fabuły, że tak powiem. Nie zabijaj zwierzątek. Lisia nora. O, O, zobacz, jest! jest słodziak. Słodziak, naprawdę! No idę, idę! Ale ogólnie lisy są bardzo fajne. Te, którym ludzie pomagają w takich schroniskach specjalnych dla lisów, one się świetnie zachowują, naprawdę są przyjacielskie. Takie leśne pieski, nie? Ach, już jesteśmy tutaj. Ja bym zobaczył, sprawdził, czy się pomodliłem. Tak. I dopiero sobie poszedł. Biedny koń. Kagi jak zwykle mu się kurczę tutaj przywiec. No nie ma go. Biegnie. Biegnie? Oj, niedźwiedź chyba. Uuu. Dlatego konia nie masz. O! Uuu. Jeszcze jedno cięcie. Będzie twój. No chciałbym. Kurczę, zginąłem. A nie możesz się uleczyć. To mi się właśnie nie podoba, że ja uderzałem, a on gdzieś tam skakał po tych skałach. Tak, a ty nie dosięgałeś. Kurczę, tak blisko byłem. Już chyba teraz nie będzie tego niedźwiedzia tak no swoją nie, drogą. Nie. Po lewą masz bambusa czy kwiaty. Gdzieś jeszcze coś? Ale jestem rozczarowany. Naprawdę chciałem tego niedźwiedzia mieć na koncie, że tak powiem. Będziesz miał okazję jeszcze. No na pewno. Dobra. To mamy to. I teraz. O kurczę, teraz mamy znowu tutaj. Zanim do Juny dojdziemy, to już zrobimy kilka fajnych rzeczy. Okej. Okay. Powiem ci, że podoba mi się tutaj otoczenie, naprawdę. Ale w ogóle bardzo przyjemne jest wykonywanie tych pobocznych zadań. Żeby słuchaj, sobie jesteśmy w lesie, nie załapiemy kleszcza. Ale w ogóle, no, aż się chce je robić. O, tutaj też masz kapliczkę. Kto będzie walczył? Ale mi przywalił. Gdzie ten łucznik? Oj! Postawa wody sprowadza cię przeciw tarczy. Sprawdza się przeciwtarczownikom. Wiem, wiem, ale czemu teraz? Tutaj przerywa walkę. Gdzie on jest? A tu jesteś. Za tobą jest. A.
No i skończyliśmy Dobrze, z a teraz nimi. proszę cię, cofnij się. Idź Jasne. tu jest świerszcz w klatce. Nie. Kunai Po też są. prawej. O, tu się świeci, tu jest świerszcz. Słyszysz Tutaj? go nawet, tak. A wiesz po co nam świerszcze? Nie. Świerszcze są nam potrzebne, żebyśmy mogli. Żebyśmy mogli. Tu mamy akcesoria i melodie, które możemy wygrywać na flecie. Aha. I świerszcze są potrzebne, żebyśmy mogli odblokować kolejne trzy melodie: Lament burzy, cienie we mgle i pieśń deszczu. Także po to są właśnie świerszcze. I co teraz? Co teraz? Jeszcze mamy tutaj nieodkrytą lokalizację 280 metrów. A podejdę do ciebie, bo aż tak głupio stoi blisko. Dobra. Jak my tutaj stoimy? Bardziej w lewo musisz. W lewo, nie? No właśnie, wiatr nas tutaj. Ale jak tu przez jezioro? Aha. Ło! Piękny skok. Jezioro Yuzuhara. O, bambusa masz po lewej. Tam widzę jakiś budynek jest. A to co to? Ognisko na wozie. Ło! Co to było? Tu masz zapasy na tym wozie. Jakaś skrzynia, nie? Nie, nie mogę jej. Ale trochę zadek przyjarało jednemu i drugiemu. O, niedźwiedzia słyszę. A ja słyszę. No, ktoś walczy z nim. Zejdź. Kurczę, od razu mnie walną. Już po mnie. Ach, dobry jest. A dużo mu życia nie zostało. Dziś zbiera świerszcze, aby uczyć się nowych melodii. No i nie mam znowu niedźwiedzia. Kagę do nogi. Panciu jest wkurzony. Musisz okrążyć chyba. O, jest bambus, no. O, jest ptaszek. Jak on mnie prowadzi? Przez wodę? No Chyba przez nie. wodę nie przejdziesz na Nie te. mogę, nie? Nie, absolutnie. Łódką. A, to jest dobry pomysł. Kaga dobiegnie. To jest terytorium Mongołów. Zobaczymy, czy mogę. Ale nic tutaj się nie dzieje. Ale czekaj, mogę przepłynąć bez konia. O! Ale piękny widok! Na tą wysepkę musisz przepłynąć. Pięknie to wygląda, nie? Bosko. Ale podobają mi się te motywy ze zwierzątkami. Ułóż haiku. O. Rozmyślaj o waśni. Użyj, aby się rozejrzeć. Zwierciadło światła. W sennym cieniu natury
Kojąca moc wody. W sennym cieniu natury. Twardzi stoimy. Opaska schronienia. Kojąca moc wód w sennym cieniu natury, twardzi stoimy. Super. Myślę, że w tym miejscu skończymy. Potem wrócimy do Kage już w następnym odcinku. A dzisiaj Wam dziękujemy. I do zobaczenia w następnym. Cześć. Cześć, do zobaczenia.